Dzisiejszy odcinek będzie skierowany przede wszystkim do początkujących modelarzy oraz tych z Was, którzy jeszcze nie próbowali swoich sił w tym hobby. Zdaję sobie sprawę z tego, że ilość dostępnych na rynku produktów może być przytłaczająca na początku. Nie wiadomo, co wybrać, aby bezproblemowo rozpocząć sklejanie modeli. Co będzie potrzebne, a na co może szkoda na początku wydawać niepotrzebnie pieniądze. W tym odcinku odpowiem na te pytania. Będzie to taki krótki przegląd narzędzi i akcesoriów, które warto wyposażyć się na starcie, zanim w ogóle zaczniemy budowę pierwszego modelu. Z tej strony Tomek ze sklepu Aktom. Witam Was tym razem ze strony naszego sklepu, bo tak będzie chyba najczytelniej i najwygodniej zobrazować to, co zamierzam Wam dzisiaj przekazać. Bez względu na to, jaki model sobie upatrzyliśmy, jest kilka rzeczy, które będą przydatne przy sklejaniu każdego modelu plastikowego. O wielu z nich była już mowa w poprzednich odcinkach, dlatego też w trakcie omawiania poszczególnych narzędzi w prawym górnym rogu na tym filmie pojawiać się będą odnośniki do tamtych odcinków. Na stronach naszego sklepu w czasie przeglądania modeli do sklejania po prawej stronie w takim panelu znajduje się mała ściągawka. Mamy tutaj wymienionych po kilka produktów z każdej kategorii. Kategorii, które przy zakupie pierwszego modelu warto właśnie odwiedzić. Bazując na tym panelu skompletujemy sobie możliwie jak najtańszy, ale zarazem wystarczający na start zestaw, taki właściwie uniwersalny dla dowolnego modelu. Punkt pierwszy to cążki do wycinania elementów z ramek. Narzędzie, bez którego trudno się obejść, ale jeżeli szukacie rozwiązań budżetowych, to myślę, że jest to miejsce dla zaoszczędzenia kilku złotych. Na początek wystarczające będą cążki, nawet takie za 10 zł. Chodzi o to, aby przede wszystkim miały one z jednej strony płaskie ostrza, co ułatwia wycinanie i ogranicza do minimum późniejszą obróbkę części. Druga niezbędna rzecz to pilnik właśnie do szlifowania wyciętych już z ramek elementów. Tutaj można się zadowolić pilnikiem kosmetycznym z kilkoma gradacjami. Pilników do paznokci w sklepie wprawdzie nie mamy, ale za to jest taki prosty pilnik dwustronny za całe 5 zł. Z jednej strony mamy tutaj grubsze ziarno do obróbki wstępnej, a z drugiej drobne, wykończeniowe. Oprócz pilnika potrzebny też będzie nożyk. Tutaj też wydatek nie musi być wcale duży. Wystarczy prosty nóż, taki jak ten firmy Excel z aluminiowym uchwytem. Ostrza do takiego nożyka są oczywiście wymienne i możemy je dokupić, bądź też od razu wybrać opcję z kilkoma zamiennymi ostrzami w komplecie. Kolejne narzędzie to penseta. Niemal każdy model posiada małe części, do których montażu potrzebne będzie to narzędzie. Na początek w zupełności wystarczy jedna z ostrym końcem, na przykład taka z firmy Fine Art w cenie 7,20. Dodajemy do koszyka. Przechodzimy teraz do chemii. Klej do plastiku. Tutaj już zdecydowanie nie radzę oszczędzać. Jakość kleju ma duże znaczenie, zwłaszcza na początku, kiedy nie mamy wyczucia, jak dużo kleju nałożyć. Polecam klej Tamiya Extra Thin. Jest to klej z precyzyjnym pędzelkiem do aplikacji. Klej jest na tyle rzadki, że sam wpływa w miejsca łączenia części i po ich spojeniu w całości odparowuje. Nie zostawia śladów i po prostu wybacza błędy. Taki jednorazowy zakup wystarczy naprawdę na bardzo dużo modeli. Ponieważ klej do plastiku może skleić tylko plastik, a dokładniej polistyren, to często przydaje się też klej cyjanoakrylowy, którym skleimy inne materiały. Nieduży wydatek, a często się przydaje. Rzeczą, którą warto mieć pod ręką, to też pachlówka. Zdarzają się modele, gdzie nie będzie ona potrzebna, ale jeśli już jej zabraknie, no to mamy problem. Jako szpachlówka jednak może służyć nam klej cyjanoakrylowy, który w tej roli sprawdza się całkiem dobrze, a więc w wersji budżetowej naszego koszyka pominiemy na razie szpachlówkę. Na pewno potrzebne będą pędzelki. Proponuję wybrać jeden większy, płaski pędzel, na przykład ten z firmy Renaissance do malowania dużych powierzchni. Oczywiście potrzebny będzie też pędzelek do detali. Nie najgorsze, a tanie pędzelki ma firma Italeri. Oczywiście mówię tutaj o stosunku ceny do jakości, bo na pewno droższe pędzle będą bardziej trwałe, ale taki pędzelek wystarczy na pierwszy model bez problemu. Na początku to raczej nie jakość pędzla będzie decydować o tym, jak nasz model będzie wyglądał. Decydujący będzie sposób nakładania farby, jej
przygotowanie oraz oczywiście nasza dokładność i staranność przy malowaniu. Żeby właśnie to malowanie szło gładko, dobrze jest model zabezpieczyć podkładem. Ten etap często bywa pomijany, ale szczerze polecam zaopatrzyć się w choćby najmniejszą puszkę. Najwygodniejszą formą nakładania podkładu jest spray. Taka mała puszka spokojnie wystarczy nam na jeden czy dwa średniej wielkości modele, albo nawet na kilka mniejszych. Warto też się zaopatrzyć w taśmę maskującą. Przydaje się ona do, rzecz jasna, oddzielania od siebie kolorów przy malowaniu, do maskowania oszklenia, ale także do tymczasowego łączenia elementów w trakcie sklejania. Wybieram niedrogą taśmę Tamiya 6 mm. Zaglądamy teraz do koszyka za kwotę 92,90. Mamy skompletowany całkiem przyzwoity zestaw startowy, z którym możemy zasiąść już do budowy pierwszego modelu. Bez względu na to, jaki model zamierzamy skleić, to potrzebne będą do niego farby. I to jest często największy problem. Mamy wybrany model, ale nie do końca wiadomo, jakie farby do niego wybrać. Producenci modeli w instrukcjach najczęściej wskazują kolory z palet własnej produkcji, co czasami prowadzi do absurdalnych sytuacji, gdzie instrukcja zaleca zakup dwóch lub trzech kolorów do wykonania specjalnej mieszanki, aby uzyskać kolor, który inny producent farb ma już gotowy. Wiem, że na początku to jest bardzo irytujące i ciężko się odnaleźć. Do wielu modeli dla ułatwienia mamy na stronie przypisane już zalecane według instrukcji producenta farby. Są one też wymieniane w opisie. Na ich podstawie można już samemu dobrać odpowiednie kolory, ale jeśli zupełnie nie wiecie, jak się do tego zabrać, to spokojnie, możecie zdać się na nas. Wprowadziliśmy do oferty takie specjalne pakiety, w ramach których dobierzemy kolory do dowolnego modelu. Wygląda to tak, że zamawiacie pakiet na przykład za 30 zł, a my wybieramy najpotrzebniejsze kolory pasujące do danego modelu z całej naszej oferty farb, właśnie za równowartość tych 30 zł. Sama usługa jest oczywiście bezpłatna. W ramach takiego zakupu otrzymacie jego równowartość w postaci właśnie dobranych farb. Przykładowo dodaję do koszyka model, od którego chcę zacząć. Niech to będzie, powiedzmy, Messerschmitt, którego dobrze znacie już z poradników. Do niego dodajemy pakiet farb za 30 zł i zrobiła nam się ładna kwota za 199,90. Mamy pełny zestaw, dobrej jakości model z kompletem dobranych farb oraz całe wyposażenie, które będzie wystarczające do poprawnego wykonania modelu. Zestaw, który przedstawiłem, to oczywiście tylko luźna propozycja. Jest to taki zestaw najbardziej podstawowy. Nie uwzględnia on takich rzeczy jak płyny do kalkomanii czy jakiekolwiek efekty weatheringu. Jeżeli dysponujemy nieco większym budżetem, to każdy z elementów tego zestawu można zamienić na inny, lepszy jakościowo. Myślę, że rozsądnie byłoby w tym koszyku w pierwszej kolejności zainwestować w lepszy pędzel do dużych powierzchni, zwłaszcza kiedy nie używamy farb w sprayu, ani tym bardziej aerografu. Już od kilkunastu złotych znajdziemy bardzo przyzwoite, szerokie pędzle, którymi można ładnie pomalować nawet duże modele bez niepożądanych śladów po włosiu. Mogą to być pędzle Kolibri, na przykład w rozmiarze 8. Ten pędzelek ma szerokość około 9 mm, a więc będzie dobry do większości modeli. Dla modeli, gdzie mamy dużo płaskich, dużych powierzchni, warto wybrać nawet jeszcze szerszy pędzel, na przykład rozmiar 12, albo też pędzel nieco droższy, Winsor & Newton z serii Cotman. Jeśli chodzi o cążki, to można pomyśleć o bardziej precyzyjnych. Przegląd cążek i różnice pomiędzy nimi prezentowałem w osobnym filmie, ale od tamtego czasu pojawiły się całkiem ciekawe propozycje, jeśli chodzi o niedrogie cążki precyzyjne. To dwa modele z firm Justar oraz Fine Art. Nie są to na pewno jakościowo cążki z najwyższej półki, jak na przykład Tamiya, ale za cenę 20 kilku złotych mamy bardzo fajne cążki z wąskimi ostrzami, co jest dosyć istotne. Nadają się one do wycinania z ramek nawet najdelikatniejszych, najmniejszych elementów. Produkty opcjonalne, o które można rozbudować zestaw, to na przykład mata do cięcia,
która zabezpiecza nam blat biurka. Maty są dostępne w różnych rozmiarach, kolorach i wzorach. Wybierzmy sobie na przykład matę w rozmiarze formatu A3 od Amazing Art. Dodam też szpachlówkę, którą pominęliśmy wcześniej. Niech to będzie standardowa szpachlówka firmy Tamiya. Osobiście nie wyobrażam sobie pracy bez Patafixu lub też innej masy tego typu. Przede wszystkim przydaje się ona do tymczasowego mocowania elementów w trakcie malowania. Przydatną rzeczą jest też wiertarka ręczna z zestawem wierteł w kilku rozmiarach oraz pilniki i iglaki. Dodamy jeszcze dwa podstawowe płyny do nakładania kalkomanii firmy Vallejo. I na koniec może jeszcze niedrogi klej typu Vicol, który przyda się do wklejania elementów przezroczystych jako niedrogi zamiennik dla na przykład Clearfixa firmy Humbrol, dużo droższego, ale za to bardzo dobrego kleju tego typu. Tak oto mamy skompletowany koszyk już na nieco wyższym poziomie, za niecałe 250 zł i myślę, że na tym się zatrzymamy. Wydaje mi się, że jest to już bardzo fajny zestaw i gdybym sam miał zaczynać jeszcze raz zabawę z modelarstwem i miał do wydania 250 zł, to chyba taki właśnie zestaw bym wybrał. Oczywiście mowa tu o samych akcesoriach i narzędziach. Ta kwota nie uwzględnia jeszcze ceny modelu oraz farb do niego. Dla ułatwienia wszystkie te proponowane przeze mnie produkty znajdziecie na stronie naszego sklepowego bloga, gdzie pod każdym odcinkiem umieszczamy listę produktów, które w nich się pojawiły. Bezpośredni link do tej strony jest w opisie pod filmem. Mam nadzieję, że ten odcinek okaże się dla Was przydatny i ułatwi decyzję o rozpoczęciu przygody z modelarstwem. Jeżeli daliście się zarazić nowym hobby, to zapraszam też na naszą grupę na Facebooku, gdzie możecie się pochwalić swoimi pracami i zobaczyć, co tworzą inni widzowie, bo naprawdę jest na co popatrzeć, poziom rośnie z dnia na dzień. Odcinek ten powstał trochę spontanicznie, uznałem, że zanim wystartujemy z budową kolejnego modelu, dobrze będzie zrobić takie w pewnym sensie podsumowanie i powrót do podstaw, a już w najbliższych dniach zapraszam na pierwszy odcinek nowej serii, w którym zaczniemy budowę modelu Dodge'a Charger'a. Do usłyszenia, cześć!